robimy racuchy według przepisu mojej mamy, ale w wersji bezglutenowej, ponieważ właśnie ta wersja bezglutenowa smakuje nam najbardziej. Zaczynamy od zmieszania wszystkich suchych składników w misce. Najpierw wsypujemy 100 g mąki gryczanej, 100 g mąki kukurydzianej, 100 g mąki ryżowej, 1 łyżka skrobi ziemniaczanej albo kukurydzianej, pół łyżeczki sody oczyszczonej, 1 łyżka cukru, szczypta soli, cynamon. I teraz wszystkie suche składniki mieszamy. Teraz dodajemy 2 jajka. Łyżka śmietany albo jogurtu naturalnego. I teraz zaczynamy mieszać mieszadłem. I stopniowo dolewamy szklankę mleka i mieszamy. Mikser jest do tego niepotrzebny. Ciasto jest za gęste, jeszcze trochę mleka trzeba dolać. Teraz mamy już dobrą konsystencję i teraz zajmiemy się jabłkami. Potrzebujemy 2 albo 3 jabłek. Ja mam małe, więc 3. I ścieramy je na tarce o grubych oczkach. Moja mama zawsze jabłka wciera bezpośrednio do ciasta i tak też właśnie ja zrobię. Możemy jeszcze sypnąć cynamonem. Cynamonu nigdy dość. Mieszamy i smażymy. I zabieramy się za smażenie. Na patelni rozgrzewamy olej, na przykład słonecznikowy. Na rozgrzany olej nakładamy porcję ciasta. I zmniejszamy grzanie płyty. Smażymy racuchy na złoto. Po kilka minut z każdej strony.